Puls Miasta, Łukasz Kamiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, w takim ciekawym czasie się spotykamy, bo jesteśmy po świątecznej przerwie. Jeszcze pewnie wszyscy ją odczuwamy, bo tak ciężko przynajmniej mi było wrócić do pracy. A ten okres jest jeszcze ciekawszy z tego względu, że coś się kończy i coś się zaczyna, bo ten 2016 dobiega końca. On był oświatowo bardzo ciekawy, o tym zaraz będziemy rozmawiać i też porozmawiamy, mam nadzieję, że zdradzi Pani, czym zaskoczy nas ten 2017, bo wszyscy już słyszymy, jak ta oświata może w przyszłym roku wyglądać. Pani prezydent, ja miałem okazję wczoraj rozmawiać z radnymi, oni podsumowywali rok. I rzeczywiście zwrócili uwagę na zielonogórską oświatę, mówili, że była stabilna i mimo tych rewolucji, które dotknęły w tym roku mijającym rodziców sześciolatków i same dzieciaki, które miały iść i do przedszkola, i do oddziałów zerowych, i do klas pierwszych, to w Zielonej Górze udało się to zrobić bez komplikacji i od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli. Czy rzeczywiście to było tak duże wyzwanie i czy w 2016 roku to było coś, co zdominowało oświatę? Każde wyzwanie związane ze zmianami w oświacie jest wielkim wyzwaniem, natomiast to wyzwanie związane z cofnięciem obowiązku sześciolatków było tym trudniejsze, że pojawiło się nagle, że czasu na to, aby rzeczywiście przygotować się do tej zmiany było bardzo mało i tutaj wielki sukces przede wszystkim dyrektorów i rodziców, którzy zrozumieli, że tak naprawdę samorządy stanęły przed ogromnym wyzwaniem w czasie, który wydawał się niemożliwy do realizacji, a jednak rzeczywiście się udało. Natomiast to udało się jest pojęciem względnym, dlatego że w wyniku tej zmiany w klasach pierwszych od września pojawiło się tylko 21 oddziałów. To bardzo mało, biorąc pod uwagę fakt, że w normalnym naborze mamy około 60-70 oddziałów. To rzeczywiście ta liczba, ten spadek tej liczby na pewno w przyszłości przełoży się na trudności. A w przyszłości, Pani Prezydent, już w 2017 roku? Nie, to będzie ten czas, kiedy dzieci będą w czwartej klasie, czyli dokładnie za dwa lata. Wtedy też na pewno będzie to kolejny temat do dużej dyskusji, w jaki sposób zagospodarować przede wszystkim potrzeby nauczycieli, mając do dyspozycji tak mało dzieci właśnie w tym roczniku. Ale o tym rozmawialiśmy już w momencie, kiedy robiliśmy ten nabór i jakby mamy tą świadomość. Natomiast to, co przyniosą kolejne zmiany oświatowe, też będzie rzutowało na decyzje, które będzie trzeba w kolejnych latach podejmować. Kolejne zmiany oświatowe to pewnie te wypatrywane z niepokojem, nie tylko przez samorządowców, ale przez rodziców także. I to jest interesujące i ciekawe, że sami rodzice obawiają się tych zmian, bo nie wiedzą, z czym będą mieli do czynienia. Mówię oczywiście o likwidacji gimnazjów, ale Pani Prezydent, zanim przejdziemy do 2017, to ja bym chciał, żebyśmy jeszcze w 2016 zostali, bo po drodze mieliśmy genialne, bombowe, rewelacyjne, to są nagłówki, jakie pojawiały się w lokalnych mediach, wyniki egzaminów w gimnazjach. To kolejny rok sukcesów i zawsze powtarzam, że tak naprawdę nie jest sztuką osiągnąć raz sukces, ale sztuką jest utrzymać oczywiście się na podium. I to, co robią nasi uczniowie, to jaki wkład mają w tym swoi nauczyciele, no to jest rzeczywiście powód do ogromnego szczęścia i takiej ogromnej satysfakcji, bo kolejny raz potwierdziliśmy, że to nie przypadek, że Zielona Góra osiąga w egzaminach zewnętrznych bardzo dobre wyniki i tutaj też możemy powiedzieć, że nie tylko w województwie lubuskim, nie tylko w naszym okręgu, ale również możemy porównywać się z najlepszymi w Polsce. I na południu, i na północy. Rzeczywiście już stało się taką domeną zielonogórskiej oświaty. My również obserwujemy, że coraz więcej uczniów spoza Zielonej Góry interesuje się naszymi szkołami ponadgimnazjalnymi. To też nie przypadek, bo rzeczywiście uczniowie, którzy wybierają szkołę ponadgimnazjalną, kierują się również jej poziomem, jak również jej osiągnięciami. Ale też tym, co oferuje miasto, a tutaj pod tym względem pewno Zielona tak. Góra też się wyróżnia. I rzeczywiście mamy przecież nawet 60% uczniów spoza Zielonej Góry w szkołach ponadgimnazjalnych. To cieszy, a z drugiej
drugiej strony jest to ogromne wyzwanie, bo przecież mamy nagle nowych mieszkańców naszego miasta, którzy też mają swoje wyobrażenie o tym mieście i którzy by też chcieli się czuć tutaj, jak u siebie w domu, a w przyszłości być może zamieszkać w naszym mieście. Dlatego też te wysiłki w kierunku tego, aby rzeczywiście stworzyć im jak najlepsze warunki, są przez nas dostrzegane i realizowane. Pani prezydent, po drodze mieliśmy też budżet obywatelski. Ten temat pani bezpośrednio nie dotyka, chociaż zdarzyło się tak, że o oświatowych zadaniach mówiło się. Najpierw były realizowane z budżetu obywatelskiego, potem zostały z niego wycofane. Ja pamiętam taką naszą rozmowę, bo przygotowując się do dzisiejszego spotkania, troszeczkę odświeżyłem te archiwum. Te nasze spotkania. I pani użyła takiego określenia w pewnym momencie, że poczuła pani, jakby ktoś wchodził w pani kompetencje w przypadku mówienia o tych inwestycjach oświatowych, bo po tym, jak one zniknęły z budżetu, to pojawiły się takie propozycje, że trzeba zrobić jakiś harmonogram, która szkoła ma największe potrzeby. Ja pamiętam, pani wtedy powiedziała, ja doskonale wiem, jaka szkoła ma jakie potrzeby, jesteśmy w stałym kontakcie, my to realizujemy. Jak to wygląda? Znaczy, myślę sobie, że jako gospodarz, który zarządza i odpowiada za oświatę, muszę mieć wiedzę dotyczącą potrzeb tej oświaty, nie tylko tych potrzeb wynikających z edukacji, ale również z infrastruktury, którą zarządzają dyrektorzy. Na moment, ale pomógł pani budżet obywatelski, czy nie do końca? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o moje odczucia po podziale tych środków z budżetu, nie. Nie. Dlatego, że patrząc globalnie na oświatę, a dzisiaj przecież ta oświata zielonogórska to oświata poszerzona o dzielnice Oczywiście. Miasta, w związku z czym mamy te sołectwa, w których też mamy budynki oświatowe, które I mają określone potrzeby. Tak. I rzeczywiście patrząc przez pryzmat jednej szkoły, dostrzega się potrzeby tylko tej szkoły. Natomiast patrząc przez pryzmat całego miasta, te potrzeby wyglądają zupełnie inaczej. I jeśli pan pyta, gdyby to zależało ode mnie, to pewnie te inwestycje, które były realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Pani by zrealizowała w innych placówkach? Na pewno bym zrealizowała w innych placówkach, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy systemem szkół i tak naprawdę potrzeby każdej ze szkół powinny również być znane pozostałym dyrektorom. I ja w taki sposób rozmawiam z dyrektorami. Jeśli dzisiaj mówię o potrzebach na przykład szkoły w Ochli, to też jest to też nowy obszar dla dyrektorów ze Starej Zielonej Góry, ale oni muszą nauczyć się też dostrzegać te problemy. A jakby dostrzegają? Już tak zapytam w ten sposób, bo ten wątek też jest bardzo interesujący. Jak zielonogórskie szkoły zareagowały na to, że mamy więcej placówek, trzeba się też nimi w pewien sposób zająć. Myślę, że w momencie, kiedy mają pełną wiedzę, kiedy mają dostęp do tej wiedzy, kiedy otrzymują rzetelne informacje, to też to zrozumienie jest pełniejsze. Myślę, że takim przykładem na to, że dyrektorzy rzeczywiście potrafią wspiąć się ponad potrzeby własne, to były te sześciolatki w szkole. W momencie, kiedy uruchamialiśmy pierwsze nabory, to wtedy też wskazaliśmy, że potrzeby budżetowe będą przekierowane właśnie na szkoły podstawowe, żeby też zabezpieczyć infrastrukturę tych szkół na potrzeby tych sześciolatków. I dyrektorzy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych zrozumieli to, że te 2-3 lata będą bardziej dedykowane właśnie szkołom podstawowym, a wynikało to właśnie z tych potrzeb, które były spowodowane zmianą ustawy o systemie oświaty. I dzisiaj musimy się uczyć tego, musimy też poznawać. Ja też w przyszłości będę robiła narady na przykład w szkołach w dzielnicy, też po to, żeby oni poznali lepiej infrastrukturę tych szkół i żeby też mieli lepszy ogląd i lepszą perspektywę ze swojej szkoły na te szkoły, które również są w obrębie naszego miasta, bo też ja rozumiem dyrektorów, że są gospodarzami swoich placówek i dla nich to jest najważniejsze. Natomiast myślę, że dla dyrektorów ważna jest informacja, że jeśli nie w tym roku, to będę na przykład remont przeprowadzał w kolejnym roku. I ja bym chciała mieć taką gwarancję finansową w budżecie miasta, że na przykład będę mogła taki harmonogram zrobić. Dzisiaj kolejny raz staję przed ogromnym wyzwaniem, bo tak naprawdę zabezpieczenie w budżecie na 2017 rok nie do końca mnie uspokaja, jeśli chodzi o wyzwania oświatowe, bo jeśli rzeczywiście prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o nowym prawie oświatowym, no to będziemy też musieli znaleźć środki na to, żeby przygotować te szkoły w bardzo szybkim tempie i tak naprawdę ten okres wakacyjny będzie chyba najbardziej gorący, ale żeby zrobić te potrzebne remonty, potrzebne dostosowania, to musimy mieć po prostu zwyczajnie pieniądze na to. Pani prezydent, powoli zmierzajmy do tego 2017. Ja bym chciał, żeby takim pomostem między 2016 a 2017, od tego nie uciekniemy, była sprawa niepublicznych przedszkoli, która w tym roku też mocno wybrzmiała, bo tych rodziców gościliśmy kilka razy w ratuszu. Oni też byli
obecni w mediach. Skończyło się to wszystko sprawą sądową. Ja już słyszałem taką informację, że od 1 stycznia te dotacje dla niepublicznych przedszkoli będą wyższe i chciałbym, żeby pani wytłumaczyła, na jakiej zasadzie, jak to będzie wyglądało? Zawsze te sprawy związane z dotacjami do przedszkoli budziły emocje. To nie jest tylko nie problem... Nie tylko w Zielonej Górze, to nie jest prawda. Problem tylko Zielonej Góry, to jest problem całej Polski niemalże i tam, gdzie te placówki się znajdują, tam też te rozstrzygnięcia finansowe są bardzo trudne. Natomiast jest też tak, że nawet wyrok sądu nie może przekonać jednej i drugiej strony do słuszności, ponieważ my z wyrokiem sądu pogodziliśmy się, wypłaciliśmy odszkodowanie należne przedszkolom, natomiast przedszkola uznały, że jednak wyrok sądu ich do końca nie satysfakcjonuje, czyli naliczenia, które wykonali biegli sądowi, które sąd uznał za słuszne, nie do końca są zgodne z przekonaniami tych pań, które prowadzą te przedszkola i odwołały się od tego wyroku. Dlatego my dzisiaj zadajemy sobie pytanie, to w takim razie jaka jest właściwa ta kwota naliczania tej dotacji. Będziemy czekali teraz na ten wyrok, który zapadnie i czy on potwierdzi to, co znalazło się w sentencji w tym wyroku. Rządowe przepisy precyzyjnie nie określają wysokości tej dotacji. Myślę, że teraz mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że te przepisy, które pojawiają się od 1 stycznia 2017 roku, a przypomnę, że w grudniu jeszcze była uchwała Rady Miasta, która regulowała sześciolatki, bo oto rząd podjął decyzję o tym, żeby sześciolatki będące w przedszkolu nie miały dotacji, tylko były na subwencji oświatowej. To bardzo ważna informacja dla samorządu, ale również ważna informacja dla wszystkich prowadzących przedszkole. Te przepisy, które zmieniają się, one mówią o wydatkach bieżących, one bardziej precyzyjnie też rozwiązują kwestie sporne związane z tym, jakie elementy się wlicza, jakich się nie wlicza. W związku z czym, biorąc pod uwagę wyrok sądu, który zapadł, biorąc pod uwagę również te przepisy, które wchodzą od 1 stycznia 2017 roku, w taki sposób zabezpieczyliśmy środki finansowe w budżecie 2017 roku, żeby one wypełniały obie te sprawy, czyli wyrok sądu i nowe przepisy ustawowe. Takie też informacje przekazaliśmy wszystkim placówkom niepublicznym, czyli przekazaliśmy informacje o wysokości dotacji planowanej na 2017 rok. Spowoduje to, że w 2017 rok wchodzimy bez takiego konfliktu, jaki mieliśmy do tej pory? Nie mamy do tej pory informacji ani sygnałów, które by wprawiały w niepokój tą wielkością dotacji przedszkola niepubliczne, więc myślę sobie, że w tej chwili trwa jakieś obliczanie i jeśli będą takie pytania, jeśli pojawią się jakieś sugestie, które będą wymagały wyjaśnienia, to my oczywiście jesteśmy na to przygotowani, bo my te obliczenia do tej dotacji braliśmy przede wszystkim, tak jak mówię, podstawą do tego był wyrok sądu, jak również nowe przepisy prawa oświatowego. Także te wydatki bieżące, które są obliczane z przedszkoli publicznych, które są podstawą do naliczania dotacji, były brane przez nas pod uwagę i my możemy z tego się jakby opowiedzieć. Rozumiem. To jeszcze przejdźmy na koniec do tego tematu. Ja nie zajmuję się oświatą, pani prezydent. Troszeczkę pani współczuję, bo ciągle też szukamy wszyscy informacji i tak nie do końca możemy je znaleźć. Z czym się będzie jadło tę reformę związaną z likwidacją gimnazjów. Ja wiem, że u pani na biurku lądują różne petycje, różne pisma z dyrektorów szkół. Mieliśmy wczoraj okazję się też widzieć, przez moment widziałem taki dokument na pani biurku. To, co pokazuje to niepewność dyrektorów placówek, rodziców, samorządowców? Nie wiecie jeszcze do końca, co tam trzeba zrobić? Czy jak tak naprawdę to, co jest największą niewiadomą, to myślę sobie, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. O zatwierdzeniu, tak. I wiemy też, że cała Polska w jakiś sposób protestuje i różne formy przybierają te protesty. Wiemy również, jak trudna atmosfera jest wśród rodziców w Zielonej Górze. Wiemy, tak, że 9 stycznia jest kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w sali kolumnowej. I też ten niepokój udziela się wszystkim, czyli i rodzicom, a myślę, że również dzieciom. To, co mogę powtórzyć kolejny raz i o czym mogę zapewnić, to na pewno to, że w wyniku tej reformy na pewno uczniowie, którzy dzisiaj uczą się w swoich gimnazjach,
te gimnazja dokończą, czyli nie będą, nie będzie zmiany miejsca nauki. I to jest pierwsze z ważnych informacji. I to jest dla rodziców najważniejsze. To również wybrzmiało na spotkaniu Forum Rad Rodziców. Rodzice oczekiwali ode mnie takiej deklaracji, która by jasno doprecyzowała i sprecyzowała jakby nasze plany związane z dokończeniem edukacji ich dzieci w gimnazjum. Klasy drugie i klasy trzecie gimnazjalne, które rozpoczną naukę w 2017 roku we wrześniu, dokończą tą naukę z tymi samymi nauczycielami w tych samych budynkach, w których ją rozpoczęli. I tutaj ja absolutnie nie widzę takiej potrzeby, czy jakiejkolwiek możliwości, żeby to zmieniać. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste, przede wszystkim jako dla nauczyciela. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przenosić dzieci na etapie procesu edukacyjnego. Musiałyby zaistnieć jakieś naprawdę przyczyny, które by uznali i rodzice, i dzieci, a takich przyczyn po prostu nie ma. Gimnazjalista, który rozpoczął teraz naukę, jest w pierwszej klasie gimnazjum, spokojnie dokończy? Spokojnie dokończy w tym samym budynku z tymi samymi nauczycielami. Trzyletnie gimnazjum. Jak również podczas spotkań z nauczycielami też zapewniałam, że wszyscy nauczyciele w Zielonej Górze otrzymają propozycję pracy. My dzisiaj znamy tą propozycję siatki godzin dla nauczycieli. My wiemy, ile godzin konkretnego przedmiotu będzie realizowane w klasie siódmej i ósmej, a później docelowo również w czteroletnim liceum Pani i w pięcioletnim technikum. Pani nauczyciele nie będą tracić pracy? Takie nie będą tracić pracy, natomiast ja nie potrafię zagwarantować im pracy do emerytury, no bo dzisiaj myślę, że w żadnym zawodzie oczywiście takiej gwarancji nie ma. Oczywiście. Natomiast te zmiany, które nastąpią we wrześniu 2017 roku, na pewno nie spowodują utraty pracy. To może być bardziej utrudnione przez to, że będziemy łączyć etat na przykład w dwóch szkołach, ale to też jest wynikiem tej reformy. Tutaj ja na to nie mam absolutnie żadnego wpływu i też nie oczekuję zrozumienia, że to naprawdę wynika i z tego czasu, w którym trzeba tą reformę wprowadzić, który jest niezwykle karkołomny i ja w swojej 30-letniej praktyce nie widziałam takiej rewolucji w tak krótkim czasie. A przypomnę, ja dodam od siebie, że jak znam panią prezydent, to widziała pani niejedno. Pani prezydent, ja będę musiał zmierzać niestety do końca naszego spotkania. Szkoda bardzo, wiem, ale państwu obiecuję, że na antenie będziemy poruszać te tematy, bo one są istotne, trudne i ważne. Na koniec chciałbym, żebyśmy nie kończyli takim smutnym akcentem, a dla wiele tych Aranźlak, tak prywatnie może się pani z nami podzieli, jaki to był rok? Bardzo trudny jednak. Powiem szczerze, że bardzo trudny, bo ja mam taką refleksję 10-letnią sprawowania tej funkcji. Wydawałoby się i być może też tak się wydaje mieszkańcom Zielonej Góry, że jak prezydent tak długo pełni swoją funkcję, to jest mu coraz łatwiej. Nie, bo myślę, że te oczekiwania mieszkańców Zielonej Góry są coraz większe i to nas też w jakiś sposób determinuje do takiej większej aktywności i jeżeli porównam swoje pierwsze lata pracy w urzędzie i ten ostatni rok, to intensywność tych działań, intensywność tej energii włożonej w pracy jest jeszcze większa. Także mogę powiedzieć, że ten rok był dobry pod względem zdrowotnym, z tego punktu widzenia, że po prostu zwyczajnie dałam radę, że gdzieś znalazłam w sobie tyle energii i siły, żeby sprostać tym wszystkim oczekiwaniom. Ja często mam u siebie gości, którzy mówią, że pani na pewno mi pomoże. To też powoduje, że gdzieś ta mobilizacja jest jeszcze większa, a ja też wszystkiego zrobić nie mogę. Udało się tak z zawodowego punktu widzenia najbardziej, z czego jestem ogromnie szczęśliwa, w końcu dokończyć dwa domki rodzinkowe i ja to będę powtarzała cały czas. Być może te domki nie są widoczne z ulicy, może też część mieszkańców nawet nie wie, że takie domki są. Natomiast ta grupa, dla której była dedykowana, jest dla mnie bardzo ważna i dla mnie to była najważniejsza inwestycja w tym roku, taka z obszaru społecznego. Spraw społecznych, którymi pani się też zajmuje. Którymi też się zajmuję. Natomiast jeśli chodzi o ten obszar największy, jaką jest oświata, to myślę sobie, że to był kolejny rok takiego sukcesu współpracy z dyrektorami i z całym środowiskiem oświatowym. To też jest duże wyzwanie, bo rzeczywiście te sprawy, które napływają do nas z zewnątrz, na które nie mamy wpływu, często mogą nas antagonizować, często mogą też powodować takie niepotrzebne emocje, ale myślę sobie, że my znajdujemy taki czas i takie miejsce, żeby gdzieś się zwyczajnie
zwyczajnie odbarczyć, żeby móc ze sobą być, rozmawiać i żeby cały czas czuć się w jakiejś wspólnocie, że rzeczywiście nie dbamy tylko o siebie, ale dbamy również o tych, którzy mają placówki oświatowe obok nas. No, pani prezydent, w 2017 życzę pani, żeby było jeszcze lepiej niż w 2016, ale słyszę, że i tak było dobrze, to jak będzie jeszcze lepiej, to wszyscy będziemy szczęśliwi. Oryginalne życzenia to nie były, ale... A ja mogę jeszcze życzenia też? A proszę bardzo, na koniec. Ja korzystając z okazji też chcę złożyć wszystkim życzenia panu redaktorowi, wszystkim państwu. Chcę, żeby ta rzeczywistość wokół nas była z tej samej przędzy, co nasze marzenia. Jeśli tak będzie, to będzie nam, myślę, że w życiu dużo łatwiej. Wiceprezydent Zielonej Góry, odpowiedzialna za oświatę i sprawy społeczne, pani Wioleta Haręźlak była państwa i moim gościem. Pani prezydent, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok. To był magazyn Puls Miasta.